dokładnie cenę, a ja nie byłem, bo jakby ja nie jestem aż taką dziwką, jakby okej, jestem szlafem. Co on pierdoli? Co on gada, kurwa? Nie jestem aż taką dziwką, okej, jestem szlafem, ale przyznać, ale ja żebym się podniecił, no to muszę bardziej znać tą osobę, żeby była jakaś czułość, jakaś bliskość. A nie jestem taki, że od razu widzę jakiegoś chłopaka nagiego i się podniecam. To tak nie działa u mnie. Natomiast mam taką strategię, że jak ktoś mnie nie podnieca z wyglądu... Szanuje się, tak? No to wtedy koncentruję się na jego kutasie w 100% i myślę tylko i wyłącznie o kutasie i to w miarę działa, bo miał w miarę fajnego kutasa. No i co się działo później? No ruchali mnie oboje, było w miarę spoko, ale... trochę nudno, no bo w sumie tak często jestem ruchany, że dla mnie to jest trochę tak jak pójść po bułki do sklepu, jakby nie ekscytuje mnie to super mocno.